Wyspy wulkaniczne. Szkoda tylko, że jesteśmy po drugiej stronie. A, dobra, już słyszę. Chupakabry. Sama się podpaliłam. Ciekawe. Bajek tak ładnie się kurczę gasi po tym piachu. No właśnie, może tu piachu nie ma. Nie, ostatnio widziano tutaj ojca. Nie jest napisane z lewej. Było przynajmniej. Uwaga. Nothing but that tablet. I wonder what it says. So the light beams are the key. Podczas prowadzenia badań ruin minojskich znalazłem zapiski o pewnych drzwiach. Po wykonaniu niezbędnych tłumaczeń okazało się, że lustra, które odkryłem, stanowią część mechanizmu. Ustawiłem odpowiednio lustra i gdy wróciłem do ruin, odkryłem drogę, która prowadziła głębiej pod ziemię. Na samym dnie jaskini, głęboko pod ziemią, znalazłem kolejne wejście. Jutro otworzę drzwi i zobaczę, co się za nimi znajduje. Nie mówcie, że tutaj będzie minotaur. No nie. Pradawny. Okej, okay, wszystko jasne. Locked. I should check the tablet again. Czyli co, my też mamy tutaj doprowadzić? Nie będzie trzeba przetrzeć lustra czy coś w ten deseń. I wonder who built them and when. What are those towers? Dobrze. Widzieliśmy ostatnio te promienie słoneczne. Te lustra. Tyk. A, tu lustro spadło. Nie, nie spadło. Pytanie, czy wystarczy tu jedno? Chyba nie, coś tu nie odbija dalej. No, dawaj, Kassandra, do góry. Odbija. Okej. Okay. Oj, tam jest przysłonięty. Będzie trzeba przysunąć. Ale coś chyba do mnie bie. O matko. Teraz tak. To chyba trzeba zniszczyć. Nie zawczasu. I to będzie trzeba przesunąć. Dobra, pójdźmy, nie wiem jeszcze na ile dokładnie. Czekajcie. To chyba zasłania, czy nie? Nie widzę. Teraz. A, bo tu jeszcze jedno lustro jest. Okej. Okay.
A, czyli tamto jest nieważne, to jednak będziemy musieli odsunąć. Chociaż niekoniecznie teraz. Zaraz zobaczymy. Próbujemy tu do przodu. This looks to be in the right position. Muszę się wspiąć i zobaczyć. Aj. Pod tym kątem lepiej widać. A, poszło już. Okej. Okej. Jedna skubana jest. No ciekawe jak Senu to zrobi. O, ładnie. Senu, zboczeniec Origina. Dalej. Jeszcze jedna tutaj siedzi. Tylko gdzie? Okej. I teraz na górę. Rozumiem, że trzeba to skierować jakoś tutaj na dół. Tu jest ich kilka. Okej. Nie do końca. I tu się ciasno zrobiło. No dobrze. Czyli zaczynamy od... Trzeba zrobić miejsce, więc mogę to przesunąć albo w prawo. Nie mogę, czyli tylko do tyłu. Teraz to trzeba zabrać, bo przeszkadza. A tu w prawo mogę wyciągnąć. Okej, teraz... Zasłonię, bez sensu. Trzeba jakby się tą szmatę stąd przystawić, żeby mnie nie zasłaniała. A to przeszkadza. Kurczę. Something's in the way. Teraz tak, to na dół. A już drzwi się odblokowały. To szybko. No to może być ciekawe. Tato. Manka polska, wie ktoś jak wyjść z groty Cyklopa na zapomnianej wyspie? Już bym pamiętała gdzie to było i czy w ogóle tam byłam. Nigdzie nie mogę się wspiąć, a szybka podróż niedostępna. I co, proponuję wziąć oddech. I płynąć dalej.
Ile mogę płynąć dalej? Tu nic nie widzę. A, no właśnie. Why would my father be here? Taki archeolog. Potem się okaże, że jest ojcem Lary Croft. Niczym w Skyrimie, pamiętacie te jaskinie? A te grzybki to niczym z Gothica trzeciego. O nie, znowu. Should watch my step. Ja bym powiedziała, że pod nogi nie tylko. Jezu, już myślałam, że spadnę. Rozbieg Kassandra. To już mniej ciekawe. Pytanie, którą stroną? Mamy chyba dłuższą drogę, ale wygląda bardziej obiecująco. Raczej nie doskoczę. O, chociaż niby jakieś szanse są, ale... Wolę tę pewniejszą, dłuższą drogę. Ej, Kassandra, nie rób takich rzeczy. To jest w ogóle teren badany, ale nie zauważyłam. Może powinna była znaleźć jakiś trop na ziemi. No, co ona robi? Puśćcie już. Nie. Ja, nic nie ma. Time to take a dive. Mam skakać? Nie zabiję się? Nie. Wodę mamy pod spodem. Ale pod wodą nic ciekawego. Chociaż możemy na upper tego sprawdzić. Nic nie widać. This place is huge. Właśnie, w Urginie to mogliśmy szukać... O, nie wejdę. Najwidoczniej nie mam tam w ogóle wchodzić. Bo mnie zastanawia. Ach, kurde, nie do doskoczenia. No nie. Że to takie straszne marnotrawstwo przestrzeni jest. Mimo, że coś tam schowali dla nas fajnego, ale jednak nie.
No to był chyba typowo egipski znak. Ikaros! No nie. Traitor. Greetings, Cassandra. Pitagoras. Welcome to Atlantis. Pitagoras. Atlantis? Impossible. I thought it was just a myth. There are many secrets in this world that are hidden behind myth and legend. And who are you? My name is Pythagoras. I'm your father. Pythagoras? That doesn't make any sense. He died decades ago. Yes, almost a century if memory serves. And yet, here I am, standing before you. And Icarus is? My oldest and dearest friend. I sent him to watch over you. And now, here you are. Jestem twoim ojcem. Przychodzę tu, by spotkać się z ojcem. Mamy taką opcję dialogową. Chcę poznać swoje przeznaczenie. W ogóle Atlantyda, słuchajcie, to ma być pierwszy dodatek do Assassina. Pierwszy DLC, jakie będzie dostępne. I rozumiem, że chyba tam nie wejdziemy do środka w tym momencie. I've traveled a long way to meet my real father. You? You were not sent here for a family reunion. There are bigger things at stake. Why was I sent here? What's my role in all of this? I want answers. There is knowledge in this place. Powerful knowledge. In the wrong hands, its secrets could bring about the downfall of humanity. We cannot allow others to discover this place. We must find a way to seal it from the world forever. I don't understand any of this. I'm a warrior, not a scholar. We all have a purpose, Cassandra. Yours was to help me protect the secrets of Atlantis. Mam je teraz zapieczętować, by potem je odpieczętować? Dość ciekawe, nie wiem co mu odpowiedzieć. You're right. We must save the Greek world from itself. Above all things, trust yourself. You're capable of greatness. I'll do my best. The answers I seek are behind these mechanisms. They are sealed. And the artifacts to open them are missing. So, I need to find the artifacts and return them to Atlantis. I've collected information that hints at where these artifacts may be located. However, they are incredibly powerful. They corrupt the minds of lesser people and possess a will to defend themselves. I'll bring them back. But I still have questions for you. And I have answers. For now, though, take this. It's part of a key to access an artifact that is hidden in Viotia. I have an ally trying to find the second half as we speak. No to powiem wam, że się ciekawie zrobiło. Kurczę. Aż mnie zaczyna ciekawić, jak będzie ten dodatek do DLC wyglądać. O, wracamy do Reala. VR. Vera, we found Atlantis. Atlantis. Let me check your vitals. You're delirious. We've been searching for an Isu artifact with reality bending powers, and this bothers you? Pythagoras was born around 570 BCE. That would make the man in that cave nearly 150 years old. What could possibly be keeping him alive? The staff of Hermes Trismegistus. Mrs. San, you were right. I'll help you pack up the gear. Thanks.
Let's roll out. To ten kostur. Właśnie. A nie, czy to nie w poprzednich, częściach używali tego kostura? Czy to był inny? Ten papież przypadkiem nie miał tego kostura? I've reached the coordinates. The series of caves we detected should be right under me. My equipment's ready, preparing to dive. Layla, you have no idea what's down there. There could be sharks. I prefer that to Templars. We'll keep an eye out for Amstada. Good luck, Layla. Thanks. I'm heading down now. There has to be a way in. I'll find it. A pastora jakiś tam. Okej, mamy meduzy. There! That must be the way in. Ej, no! Jak ona płynęła szybciej? O, mamy. Are you all still reading me? It's awfully quiet on comms. We hear you, Layla. Thanks. It's just so silent down here. You're not alone, Layla. We're monitoring your progress. You're doing fine. Yeah, we're here if you need us. Said the assassin sitting at the desk. Well, I don't have to be on a boat to be useful. I have loads of information on ancient Greece. Did you know that at Zakros, the Minoans built a graveyard so huge it was known as the Ravine of the Dead? Can we please not talk about death? Elena, promise me that if I die down here, you'll rename this place the Caves of the Dead. I'm on it. People! No jesteśmy prawie na miejscu. Trochę tutaj jednak za stromo, nie? Zbyt pionowo, żeby ona... Wow. The London Loft. I really like the view. Miss it? Why can't you go back? Didn't you read Kyoshi's report? Abstergo's already swept through it. It's compromised. No, I've been busy researching Theta. Kyoshi, are you all right? Of course. After clearing out the last of our gear, I observed the infiltration from a distance. Did they pick up the present I left? Yes, they found the USB key you dropped under the desk. Nice tactic. No one at Abstergo will be stupid enough to stick that in a computer. They don't have to. It's a shell holding one of my special RFID transmitters. Get it anywhere near a workstation, like, say, in the head of security's office, and boom! Impressive! All in a day's hack. Wow! It's more elaborate than I could have imagined! How did they build all this? What I wouldn't pay for an Isu toolbox. Pytanie, co my będziemy mogli tutaj zrobić? I should get out of this diving suit before I start exploring. Ciekawa taka retrospekcja. Ciekawe, jak oni to zabezpieczyli. Layla to Altair 2? I'm in. Do you have visuals? Yes! By the gods, Layla, it's Atlantis! How are you feeling? Any nausea from the pressure change? No, I'm fine. These rooms are... amazing. A tu Pitagoras.
Ciekawostka. Something has to power up this place. I'm re-entering the Animus. I need Cassandra to show me how she got farther inside. No nie, serio? Przypłynęliśmy tutaj, żeby zaraz wrócić? I know there's not much time, but I need answers. I imagine you have many questions. I have questions about my family. The sentimental and emotional connections formed between people have always irked me. I knew Mirini would fail to stay detached. Why did you come here and leave my mother and me in Sparta? I was never going to raise you. Our duty was to continue our ancient bloodline and ensure there was someone strong enough to do what was necessary when the time came. You could have brought us here with you. And you would have been unprepared. If you've been here all these years, how did you meet my mother? We're both descendants of the people who built this place, just like you. We knew that we had an obligation to preserve our lineage. That's when you agreed to make me. In a manner of speaking, yes. Okej, okay, ciekawe podejście do tematu. Why is the cult hunting our family? It is our family's destiny to control the power in this place. In our blood lies the key to unlocking the secrets of Atlantis. So they want our blood? You have a destiny, my child, to destroy the cult and their influence on the Greek world. You threaten everything they have striven for, because you have the power to oppose them. They've tried to destroy me and failed, and they'll never control me. That's all I wanted to know. I want to know more about Atlantis and your work. There isn't enough time for me to explain even a fraction of what I have learned here. All I can offer for now is a hint of enlightenment. You call it Atlantis, but what exactly is this place? I believe it was a city long ago. A place where beings of great knowledge and power lived before humankind had built even its first primitive settlements. It was perhaps some kind of library where the ancient ones stored information. Oh, this place is like a tomb. How did you live down here? And for so long? This artifact, like your spear, possesses incredible power. It has given me life, so that I may continue to learn from this place. What have you been studying here? Everything. The first civilization's history, their culture, their science. With it, we can change humanity's destiny and usher in an age of enlightenment. Destiny is something only the gods can alter. They were gods, living, breathing gods. I've heard enough. What do I do with the artifacts? Just place them in their corresponding steles, and the path to answers will illuminate. I should go. Yes, there is much to do. Bring back the artifacts quickly. The longer we wait, the greater the risk of Atlantis being discovered. No kurczę, moi mili państwo. Pytanie teraz, jak stąd wyjść szybciej? Pewnie się nie da. Zobaczmy sobie jeszcze tę salę tutaj na prawo, ale tu widzę... I never would have been able to transmit these recordings if she was still here.
And here you're supposed to listen and be impressed by the precursor monument around you. They want you to make sure you remember this island, no matter how often it was renamed. Thera, Callista, Atlantis. No to miała być taka biblioteka faktycznie. Interaktywna. It was supposed to be a reference point for simulating new universes. But how can they make a better future if they won't acknowledge their past mistakes? No proszę. Czego jeszcze się dowiemy? The precursors were proud of this monstrosity. They wanted it to be an indestructible repository of their knowledge. Okej, okay, wszystko czytaliśmy? Co się... A tutaj byłam, czy nie? Chyba byłam. Too many of my people have tried to manipulate humans to their own ends. I'm sorry some of them have been so successful. No kurczę, czyli nie. Precursor sites have often included an educational mandate aimed at humans. I'm sure you already realize these generous revelations are strategic. To już chyba by było na tyle. Pytanie, czy jeszcze gdzieś są takie płyty, które możemy odczytać. No nic. Pomów w drogę temu czas. Może możemy po prostu stąd wyjść ładnie. Czyli tu jest krater przeznaczenia. Okej. Okay. A nad skali fotek. Komuś się tu już udało. Ło, nie podglądam więcej. Zobaczmy, co nam się w zadaniach pojawiło. Wszystkie weźmy. Wiedza Sfinksa. Dzięki wskazówce Pitagorasa, Kassandra udała się do Beocji, aby odnaleźć artefakt, który ponoć został ukryty przez legendarnego Sfinksa. No nie chcę z nim gadać, ciekawe. Jakby to by miało wyglądać, nie ma jak w domu. Okej, okay, ojca właśnie odnaleźliśmy i mamy teraz tak, Wrota Atlantydy. Jeden artefakt jest w Beocji, w Kittirze. Okej, okay. Na Lesbos też się udamy. No nic. To teraz tak, gdzie są te wyspy? Sprawdźmy. Na Melos coś było? Nie było. Kos? Naxos? Nie. Patrzę, czy... O, jest tutaj, to jest 46 level, więc na pewno nie. Okej, spróbujmy może tak. Typniemy się w takim razie ładnie na statek. Cyk. Biblioteka z e-bookami. Teraz tak, punktów nie powinnam mieć ogólnie chyba pozaznaczanych, ale by się przydało, żeby nawet chociaż te wyspy mi zaznaczyły.
Grecki świat pewien był jaskiń, w których bandyci, a to nie, kłopoty w raju, znajdź kryjówki buntowników. Arena też nie. Jeszcze nam tutaj książę Persji. Właśnie, brakuje nam dwóch miejsc. Arkadia i Lakonia. No, Houston, mamy taki delikatny problem. Jak odnaleźć te wyspy, bo ich tutaj nie widzę. Beocja, Kitira, Lesbos. No nie, 34. A Kitira? Kitira, Kitira, Kitira. 35. Zupełnie Lesbos, Messara. Gdzie jest Lesbos? Wydaje mi się, że już ją widzieliśmy. Aha. I to ostatnie. Messary jeszcze nie znalazłam. Ale to wszystko wygląda na to, że jest po prostu poza naszym zasięgiem. Tu musi być to Melos, Messara jest 28 i najbliżej. To płyniemy. Jak no tak nie wypłynę tędy? Teraz w ogóle mamy problem. Statek mi nie chce płynąć do tyłu, do przodu. Ciekawe, czy wykręcę. No nie, nie mówcie, że znalazłam po prostu taki punkt. Z którego nie uda mi się wejść. No trudno. Gdzie trzeba to zrobić inaczej, a mianowicie podejść chyba. Kurczę, gdzie tutaj można statek przywołać? Tam widzę punkt, był przynajmniej. Nie masz czegoś w rodzaju wiki z odnośnikami? Nie. Czyli Messara najbliżej i najbardziej dostępny level, bo 28. Mamy 27, tylko teraz kurczę wpłynęłam w takie miejsce, że będzie trzeba jakoś tą naszą łajbę stamtąd wyciągnąć. Jest. Fira. Not what I expected. Okej. Komu w drogę ten czas? Gdzie jest reszta mojej załogi? Coś ich mało. Let's go! Maximum speed! Oars in! Full sail! Artefakty Atlantydy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało i jakie zadanie będzie się z tym łączyło.
bo nas ostrzegał, że wcale nie będzie prosto taki artefakt uzyskać. A Nafi 27 mogłabym odwiedzić, Nisiros też. No ale odkryjmy sobie najpierw Messarę. I teraz pytanie, tutaj nie ma jak się przenieść, będzie trzeba podpłynąć. Albo nie znalazłam żadnego miejsca. Ale powinno się pojawić. Tam widzę jakieś zabudowania na lewo. Chociaż z prawej też jest jakieś miasto. Zastanawiam się, gdzie będę mogła przybić. 28:33, no wiem, może boleć. Wasn't a very popular tale in Sparta. Ah, it's an epic story! Theseus ventured into the labyrinth to slay the Minotaur, an unsurmountable task, yet he triumphed and saved the people of Minos. I feel like Theseus and I share a common burden. Cheer up, Cassandra! The gods are on your side! When you're... Get in position! We're about to fire! Start rowing! Więc może nam się uda przybić do brzegu. We'll make landform here. Well, we got out of that alive. Something to be thankful for. Oho, jakie połowy. Dobrze, dzisiaj sobie jeszcze obejrzymy, pogramy jeden odcinek.